Rozdział XXX. Scena z tragedii klasycznej. Po chwili przerwy My Lady ciągnęła opowiadanie. Od trzech dni już prawie nic nie jadłam, ani piłam, cierpiałam tortury niesłychane. chwilami mgła zasłaniała mi oczy i ciążyła na czole, był to początek obłędu. Z nadejściem wieczoru tak osłabłam, iż co chwila omdlewałam, a za każdym razem zękowałam Bogu, bo sądziłam, że już umieram. Podczas jednego z tych omdleń posłyszałam otwieranie drzwi, przerażenie wróciło mi przytomność. Wszedł mój prześladowca, zanim człowiek jakiś zamaskowany, i on także miał maskę na twarzy, lecz poznałam go po chodzie, po głosie, po postawie nakazującej szacunek, jaką piekło mu pewnie dało na zgubę i nieszczęście ludzi. No cóż. Zapytał, zdecydowałaś się nareszcie wykonać przysięgę, jakiej wymagałem? Wiesz o tym, Purytanie mają tylko jedno słowo, moje słyszałeś, a mianowicie, że będę dochodziła krzywdy na ziemi przed Trybunałem Boskim. Zatem obstajesz przy swojem. Przysięgam przed Bogiem, który mnie słyszy, że wzywać będę świat cały na świadka twojej zbrodni, aż dopóki nie znajdę mściciela. Jesteś nierządnicą, zawołał głosem grzmiącym i jako taka poniesiesz karę. Zbezczeszczona w oczach świata, do którego się odwołujesz, spróbuj go przekonać, że nie jesteś ani występna, ani szalona. Następnie, zwracając się do człowieka, który mu towarzyszył. Zbliż się kącie rzekł i czyń powinność swoją. O! Nazwisko jego. Zawołał Felten i powiedz mi jego nazwisko. Wtedy, pomimo krzyków, pomimo oporu mojego dorozumiewałam się bowiem, że chodziło o coś gorszego, niż o śmierć nawet kat porwał mnie, przewrócił na podłogę, obezwładnił silnymi rękami i wtedy tołkając boleśnie, wzywając Boga, który mnie nie słyszał, wydałam naraz jęk okrutny z bólu i wstydu. Żelazo rozpalone, żelazo katowskie odbiło się na mojem ramieniu. Patrz! Rzekła milady, Lady, podnosząc się z godnością królowej, patrz Feltonie, jakie wymyślono nowe męczeństwo dla dziewczyny młodej, niewinnej, a pomimo to ofiary zwierzęcej namiętności człowieka bez sumienia. Naucz się znać lepiej serca ludzkie i odtąd bądź mniej powolny w służeniu za narzędzie zemsty niesprawiedliwej. Szybkim ruchem rozpięła suknię, rozdarła batyst, okrywający łono i zaczerwieniona udanym gniewem i niby zawstydzona, pokazała młodemu człowiekowi znak, niczem niezatarty, który hańbił to śliczne ramię. Ale i krzyknął Felten, w to jest kwiat lilii. Wtem właśnie jest cała podłość, odrzekła my lady. Gdyby to było piętno angielskie. Trzeba by dowieść, jaki sąd je nakazał, a ja wtedy odwołałabym się do wszystkich trybunałów królestwa, lecz piętno francuskie. O! Takie mnie rzeczywiście hańbiło. Blady, nieruchomy, przybity strasznym wyznaniem, olśniony nad ludzką pięknością tej kobiety, obnażającej się bezwstydnie, co on uważał za wzniosłe, Felten upadł na kolana przed nią, jak czynili pierwsi chrześcijanie przed czystymi, świętymi męczennicami, które prześladowania Cezaru wskazywały na krwawe igrzyska w cyrkach. Nie widział piętna hańbiącego, widział piękności jedynie. Przebacz! O! Przebacz! Wołał. Mylady czytała w oczach jego: Kocham. Kocham. Co mam przebaczyć? Zapytała. Przebacz, że pomagałem twoim prześladowcom. Mylady podała mu rączkę. Taka piękna, taka młoda. Wołał Felten, okrywając tę rączkę pocałunkami. Felten był purytaninem, puścił rękę kobiety, aby całować jej nogi. Obecnie już jej nie kochał, uwielbiał ją. Gdy ochłonął trochę, gdy mylady odzyskała zimną krew, której, co prawda, nigdy nie traciła, gdy nareszcie zakryła skromnie przed nim powaby, aby ich pragnął goręcej. A? Obecnie, wyrzekł, o jedno jeszcze pytam. O nazwisko prawdziwego kata, podwóg mnie bowiem jest tylko jeden, bo ten drugi ślepe narzędzie jedynie. Jak to? Mój bracie! Zawołała mylady, czy potrzeba, żebym ci go nazwała, nie odgadłeś sam dotąd. Co? Odparł Felten. on. Znów on. Prawdziwym winowajcą. Przerwała Lady. jest ciemięsca Anglii, prześladowca prawowiernych, podły przeniewierca honoru kobiecego, ten, który dla fantazji serca zepsutego, każe przelewać krew Anglikom, co dziś proteguje protestantów, a jutro ich zdradzi. Więc to Buckingham. Wykrzyknął Felten. Lady zakryła twarz rękami, jak gdyby nie mogła bez wstydu słyszeć tego nazwiska. Buckingham katem tej anielskiej istoty. Wołał Felten. I tyś go nie spiorunował. O Boże. Pozwoliłeś mu zostać wielkim, czczonym, wszechwładnym na naszą zgubę. Bóg opuszcza tych, co sobie nie pomagają, rzekła My Więc on chce ściągnąć na głowę swoją karę, przeznaczoną dla przeklętych. Ciągnął Felten z wzrastającą egzaltacją i chce, aby zemsta ludzka uprzedziła sprawiedliwość boską. Ludzie lękają się go i przebaczają. O! Ja rzekł Felten, ja go się nie boję i nie będę go oszczędzał. My uczuła w duszy radość piekielną. W jaki sposób lord de Winter, mój opiekun, mój ojciec, wmieszany jest w to wszystko? Posłuchaj, Feltonie, odparła Lady pomiędzy podłymi i godnymi pogardy: znajdą się jeszcze ludzie wyżsi i szlachetni. Miałam narzeczonego, kochaliśmy się wzajemnie, serce miał, jak ty, Feltonie, jak ty był prawdziwym człowiekiem. Przyszłam do niego i opowiedziałam wszystko, znał on mnie dobrze i ani na chwilę nie wątpił. Był to wielki pan i pod każdym względem stał na równi z Buckingham. Nie nie mówił, tylko przypasał szpadę, narzucił płaszcz i udał się wprost do pałacu Buckingay. Tak, tak, rzekł Felten, rozumiem, chociaż z ludźmi podobnymi nie szpady używać trzeba, lecz sztyletu. Buckingham w przeddzień wyjechał, wysłany jako ambasador do Hiszpanii, gdzie miał prosić o rękę infantki dla króla Karola i go, wówczas jeszcze księcia wali, nie zastał go więc i powrócił z niczem. Posłuchaj, rzekł do mnie, człowiek ten wyjechał i w ten sposób uniknął na razie zemsty mojej, lecz my się połączymy, jak to już było postanowione, a potem zdaj na Lorda de Winter troskę o honor jego i jego żony. Lorda de Winter! Wykrzyknął Felten. Tak odparłamy Lady Lorda de Winter, a teraz powinieneś wszystko zrozumieć, wszak prawda. Buckingham Rock cały bawił w Hiszpanii. Na tydzień przed jego powrotem Lord de Winter umarł nagle, a ja zostałam jedyną jego spadkobierczynią. Kto był winien jego śmierci? Bóg, wszystko wiedzący, wie i to zapewne, ja nie obwiniam nikogo. O! Co za straszne rzeczy! Wołał Felten. Lord de Winter umarł, nie powiedziawszy nic bratu. Okrutną tajemnicę ukrywał przed światem, aż do chwili, gdy miała spaść, jak piorun, na głowę winowajcy. Twój opiekun niechętny był małżeństwu brata starszego z dziewczyną ubogą. Czułam to dobrze, że nie mogę spodziewać się opieki od człowieka, zawiedzionego w nadziei otrzymania dziedzictwa. Wyjechałam tedy do Francji z postanowieniem spędzenia tam reszty życia. Lecz całe mienie moje znajduje się w Anglii, komunikacja z powodu wojny jest utrudniona, zabrakło mi zatem funduszów i zmuszona zostałam powrócić, sześć dni temu wylądowałam w Portsmouth. Cóż dalej? Rzekł Felten. Co dalej? Buckingham oto dowiedział się zapewne o moim powrocie, mówił z Lordem de Winter, który zawsze był źle dla mnie uprzedzony i nagadał mu, że jego bratowa jest nierządnicą, kobietą piętnowaną. Lord de Winter uwierzył wszystkiemu tem łatwiej, że leżało to w jego interesie. Rozkazał mnie przytrzymać, sprowadził tutaj i oddał pod straż twoją. Reszta ci wiadoma, pojutrze skazuje mnie on na wygnanie, na deportację. Pojutrze strąca mnie pomiędzy zbrodniarki. Spisek dobrze uknuty, podstęp zręczny, zabije cześć moją na zawsze. Widzisz sam, iż win umrzeć. Feltonie, feltonie, daj mi ten nóż. Przy tych słowach, jak gdyby siły traciła, Melady pochyliła się słaba i omdlewająca w ramiona młodego oficera, który, pijany miłością, oburzeniem i żądzą nieznaną, objął ją, przycisnął do serca, drżąc pod oddechem usteczek cudownych, pod dotknięciem łona dgającego. Nie, nie, mówiły ty będziesz żyła, otoczona szacunkiem, czysta, żyć będziesz, aby upokorzyć wrogów. Mylady odpychała go niby rączką, lecz wzrokiem wabiła. Felten nie potrzebował już zachęty, trzymał ją w objęciach i błagał jak bóstwo. O! Śmierci! Śmierci! Wołała słabym głosem i przymykając oczy, śmierć przenoszę nad hańbę. Feltonie, bracie, przyjacielu, zaklinam cię. Nie, zawołał Felten, nie, ty będziesz żyła i będziesz pomszczona. Feltonie, ja sprowadzam nieszczęście na tych, co mnie otaczają. Opuść mnie, Feltonie, pozwól mi umrzeć. Umrzemy więc razem. Zawołał, przyciskając usta do ust uwięzionej. Dało się słyszeć pukanie do drzwi. Tym razem Lady naprawdę go odepchnęła. Czy słyszysz? Rzekła, e ktoś nadchodzi, podsłuchano nas. Już po wszystkim, jesteśmy zgubieni. Nie, rzekł Felten, to straż tylko daje mi znać, że patrol nadchodzi. Biegnij zatem i sam otwórz. Felten usłuchał, zaprzedał już tej kobiecie ciało i duszę. W drzwiach ukazał się sierżant, dowodzący patrolem. Co się stało? Zapytał porucznik. Kazałeś mi pan otworzyć na wypadek, gdybym słyszał wołanie o pomoc, odezwał się żołnierz, a zapomniałeś pan klucz mi zostawić. Słyszałem krzyki niezrozumiałe. Chciałem drzwi roztworzyć, lecz były z wewnątrz zamknięte, zatem przywołałem sierżanta. Ja się też stawiłem natychmiast, dodał sierżant. Felten, bezprzytomny, obłąkany prawie stał, nie mogąc głosu wydobyć. Mylady zrozumiała, że musi zawładnąć położeniem, pobiegła do stołu i schwyciła nóż. Jakim prawem zabraniasz mi umrzeć? Zawołała. Boże wielki! krzyknął Felton, widząc nóż, błyszczący w jej ręce. W tej chwili właśnie śmiech ironiczny rozległ się na korytarzu. Lord, zwabiony hałasem w szlafroku, bez szpady, stanął na progu. A. a. Odezwał się, jesteśmy, jak widzę, w ostatnim akcie tragedii. A co, Feltonie, przekonałeś się, dramat przechodził wszystkie fazy, jakie ci przepowiedziałem. Bądź jednak spokojny, obejdzie się tu bez krwi rozlewu. M Lady zrozumiała, że będzie zgubiona w opinii Feltona, jeśli nie da dowodu szybkiej i strasznej odwagi. Mylisz się, milordzie, krew tu popłynie i niech ta krew spadnie na tych, którzy doprowadzili do tego. Felten wydał okrzyk przerażenia i rzucił się ku niej, za późno jednak, Lady ugodziła w pierś nożem. Lecz trafił on szczęśliwie, przyznać musimy, bardzo zręcznie, w brykle żelazną, jaka w owej epoce, osłaniała, jak pancerz, piersi kobiet, ześlizgnął się, rozdzierając suknię i zadrasnął ukosem ciało pomiędzy żebrami. Suknia jednak w tej chwili krwią się splamiła. Mylady padła na wznak, udając zemdloną. Felten wyrwał jej nóż. Spojrzyj, milordzie, rzekł ponuro, ta kobieta oddana pod moją opiekę, życie sobie odebrała. Uspokój się, Feltonie, rzekł lord, nie zabiła się ona, szatani nie umierają tak łatwo. Uspokój się, idź do mnie i czekaj tam. Ależ, milordzie. Idź, rozkazuję ci. Na takie polecenie zwierzchnika Felton był posłuszny, lecz, wychodząc, ukrył nóż na piersiach. Lord de Winter przywołał jedynie kobietę, usługującą milady. A że rana, pomimo jego podejrzeń, mogła być rzeczywiście niebezpieczna, posłał natychmiast służącego na koniu, aby sprowadził doktora.